Jesteśmy około 100 km od Bangkoku w miejscowości Dam Noen Saduak i popłyniemy kanałami na pływający park. Kanały wykopano w 1866 roku. Mają one 32 km długości. Nad kanałami wznoszą się domy mieszkalne. Płynąc łodzią, można obserwować tradycyjne domy, otaczające je ogrody i sady. Dotarliśmy do pływającego targowiska. Stragany stanowią długie drewniane łodzie zwane sampanami, którymi wiosłują najczęściej kobiety. Na łodziach są pamiątki, świeże owoce, warzywa. W garkuchniach na łódkach przyrządzane są także potrawy tajskiej kuchni. Dziś Tajowie w zasadzie nie handlują już na rzekach. Takie pływające targi funkcjonują przede wszystkim jako atrakcja dla turystów.